Cześć, nazywam się Sebastian Zajkowski i zapraszam Was do odsłuchania podcastu Niejednakowy Cast. On jest niejednakowy, bo tematy będą różne rakie, a powstaje dzięki temu super miejscu, czyli polskie radio Orzysz Napalanie Kultury w Orzyszu. Miłego słuchania! Polskie Radio Orzesz. Cześć i czołem. Dzisiaj ze mną jest Weronika. Weronika Alicka, moja dobra koleżanka. Zestresowana jesteś, czy nie? E, tak połowicznie. Połowicznie? Może zrobimy na początek jakieś ćwiczenie, co? Trochę, wiesz, rozluźnijmy się. Liczymy do 10 i próba oddechu. Raz, dwa, trzy... Nie no, żartuję, próba oddechu od razu, bo mnie też stres bierze. Ach, możemy <grym> zaczynać. Dobra, słuchaj... Jesteśmy tutaj, żeby porozmawiać przede wszystkim. Może nakreślimy na początek w ogóle temat taki ogólny. Nie będziemy mówić o tym temacie takim związanym stricte z tobą, bo do tego oczywiście zaraz przejdziemy. Ale właśnie, o czym będzie, będzie ta krótka miniseria? Będzie o takich młodych ludziach jak ty, dlatego jesteś dzisiaj ze mną. I ona będzie przede wszystkim o tym, co ty robisz, czym się fascynujesz, o Twoim hobby, o tym, jakie rozwijasz. I o tym będę chciał z Tobą porozmawiać. No i tak, to będzie tak ogólnie, taka seria w ten sposób będzie ciągnięta ale jesteśmy teraz tutaj razem, więc przechodzimy do ciebie konkretnie, bo jesteś moim pierwszym gościem. No i właśnie, przede wszystkim przedstaw się trochę bardziej, bo my się oczywiście znamy, przyjaźnimy się od wielu lat, ale inni jeszcze ciebie nie znają. To tak, witam wszystkich. Mam na imię Weronika, mam 20 lat. Aktualnie jestem studentką, staram się jak najbardziej rozwijać i między innymi dlatego bardzo się cieszę, że Soba mnie dzisiaj tutaj zaprosił. Co więcej mogę powiedzieć? Tematu rozmowy na razie przedstawiać nie będę, zrobi, myślę, zrobi to Seba, tak myślę? No pewnie, zrobię to, a ja zacznę już teraz w ogóle, więc to będzie taki szybki strzał. Mianowicie, chciałbym porozmawiać o Twoim takim hobby, takiej fascynacji motoryzacją. Przede wszystkim dlatego, żeby może troszeczkę to będzie. Troszeczkę dziwnie brzmiało, ale stereotyp mnie do tego skłonił, do tego tematu konkretnie. Nie dlatego, że myślę stereotypowo na ten temat i, i o tobie, ale dlatego, że chciałbym go w pewien sposób obalić. Mianowicie chodzi o. Takie połączenie, wiesz, stereotypowe połączenie dziewczyna i motoryzacja. Wiemy, jak to brzmi w takim wydźwięku, gdzie jak to gdzieś ludzie określają baba za kierownicą, za przeproszeniem. No i, i tak, to właśnie, tak to właśnie wygląda z, ze strony innych ludzi, którzy nie do końca się na tym znają, albo po prostu, tak jak mówiłem, myślą stereotypowo. Ale jak Ty widzisz w ogóle? No właśnie, miejsce kobiety w motoryzacji. Czy to jest e, godzisz się z tym, jakby poniekąd, że jest tak mało dziewcząt, które się tym fascynują? Dla mnie ogółem miejsce kobiety w świecie motoryzacji to jest coś niesamowitego, bo tutaj ja znam kilka ciekawostek, ponieważ robiłam też o tym pracę na studia. Super opowiadaj. E, między innymi na przykład mało osób wie, że między innymi kobieta stworzyła kierunkowskazy albo e, pasy ruchu. Co ty gadasz? Wiesz to... co, przerwę ci, to super ciekawostka, ale opowiadaj ich więcej teraz jeszcze. Ja się douczę, jak dobrze wiemy, nie mamy prawa jazdy, więc ta rozmowa z motoryzacją będzie miała tyle związanego, co z mojej strony, co pewnie nic, pewnie chodziło, będzie chodziło bardziej o pasję, ale opowiadaj dalej, co, co z tymi pasami ruchu? W sensie? Tak, w sensie stworzyła to kobieta. E, która jadąc e, drogą, praktycznie, że miała wypadek, w sensie została prawie zepchnięta przez samochód, który jechał z naprzeciwka. Więc ona stwierdziła po prostu, że dro droga musi być w pewien sposób podzielona. I właśnie na tej zasadzie powstały e, pasy ruchu, wszystkie linie, które są na drodze i tak dalej. Okej, okay, to teraz już wiemy, czemu mężczyźni zaczęli dnia żyć dłużej. Dzięki kobietom. Dokładnie. <laughs> no, to jest dobre, e, dobry przykład tego, że jednak. No, chyba współczesny świat zepchnął trochę kobiety z tego pola motoryzacyjnego, bo jak rozumiem, to są takie, no jak rozumiem, no dobrze o tym wiem, że pasy już funkcjonują. To są takie historyczne ciekawostki. Ale super, no i właśnie, jak u ciebie zaczęła się ta pasja z motoryzacją? Jak to w ogóle zaczęło, wiesz, łapać takie powiązanie, zaczęło się wszystko kleić, ty, pierwsze sprzęty motoryzacyjne, i jaki był początek tej fascynacji? No w sumie to się zaczęło już jakoś w podstawówce, jak wiesz, no ja byłam trochę wykluczona przez te grono dziewczyn w podstawówce, bo bardziej wolałam bawić się z chłopakami, po prostu grać sobie w piłkę i tak dalej. Tak, pewnie dlatego mamy taki dobry kontakt. Tak, właśnie między innymi dlatego, koleżanek mam oczywiście bardzo mało nawet i teraz, ale to może też dlatego, że to jest bardziej mój wybór i... W podstawówce właśnie ja chciałam zacząć się właśnie już trochę bawić w tę motoryzację i pamiętam jak dziś, jak powiedziałam tacie, że chciałabym mieć kłada. I ja byłam bodajże wtedy w drugiej klasie podstawówki. I oczywiście mój tata od razu stwierdził, że no właśnie, to, jest tak, to jest niebezpieczne, ty jesteś za mała jak będziesz jeździła, to ja będę musiał biegać za tobą, będziesz musiała mieć kask i te wszystkie inne rzeczy. I ja oczywiście, no wiadomo, płacz i lament. Bo tata mi po prostu nie pozwolił, i tak dalej. No i jakoś ta sprawa ucichła potem. I e, pamiętam to jak dziś, jak e, tata sam kupił kłada. I ja od razu e, byłam zazdrosna oczywiście, bo mi nie pozwolił, ale sam sobie kupił. No i tutaj właśnie to wszystko się zaczęło, czyli e, tata jak zabierał mnie na jakieś przejażdżki, to pokroją mu przed mamą, ja się dałam za kierownicę, ja właśnie jeździłam, ja się uczyłam i tak dalej. No to nie był mały kład, ja miałam wtedy 13... To te kłady przeprawowe, prawda? Tak, e, to było Moto 500, ten, okay. ten pierwszy, pierwszy nasz. No właśnie, ale wiesz co, tak wtrącę się jeszcze na ten moment, bo mówisz o tacie, mówisz o, tacie, o mamie i o tym początku ich motoryzacji. Ja te kłady bardzo dobrze znam. Wiem, że jeden nadal stoi w garażu. I to chyba ten kład twojej mamy czy tak, twojego to taty? Tak, to właśnie jest ten pierwszy, od którego u mnie wszystko się zaczęło. Okej, okay, czyli to był ten, który stoi nadal w twoim garażu i jest to kład twojego taty. Ale dobrze wiem, że twoja mama też miała swojego kłada, więc czemu pokryją mu przed mamą? Bo mama dalej jakby nie ufała tym sprzętom i twierdziła, że naprawdę nam się coś stanie, gdzie my jeździliśmy naprawdę rekreacyjnie, no i oczywiście, no już z czasem ona wiedziała, tak, że ja jeżdżę, no musiała jakby być na to gotowa. I ja mogłam już sobie jeździć praktycznie tam, że sama gdzieś blisko podwórka, oczywiście pod nadzorem, nie tak, że to wszystko było bardzo niebezpieczne. No i ja stwierdziłam, że to jest jakby kład taty. I ja chcę mieć coś swojego. No i parłam temat dalej. Stwierdziłam, że chcę mieć coś, ale Niekoniecznie przeprawówkę, mnie bardziej pchało jakby w sporty, no i oczywiście namówiłam tatę na motor. motor okay, tak czyli tata, pierwszy sprzęt. Tak, tata oczywiście się nie zgodził, bo twierdził, że motor jest bardziej niebezpieczny niż kład. Bo dwa koła, a nie cztery. Tak, dokładnie, że jest po prostu, nie wiem, to chyba działało u niego na zasadzie, że jest niestabilny. Chociaż ale... przerwę ci, bo być może twoi rodzice tego odsłuchają, ale ja pamiętam, Niepewno. że było wiele sytuacji, w których te dwa koła faktycznie były bardzo niebezpieczne. Ja pamiętam przypadek, kiedy jechałem z tobą na tym motorze, jechaliśmy gdzieś tam nad jezioro w wakacje i na zakręcie. Na w górze, bardzo... tak. tak, w górze, na bardzo Tak, ostrym padało, zakręcie. padało wtedy mocno, a zakręć to była taka ale dziewięćdziesiątka, tak, i nas tak, podczyło, tak, no. 90, taki na spodzie na 90 dziewięćdziesiąt stopni, no i prawie, no prawie, no wylądowaliśmy na ulicy. Więc Ale to myślę... było, to i tak był tylko taki lekki ślizg, przecież nic się nawet nie stało mocnego. wiesz to w mojej głowie to, to wyglądało no... poważniej pewnie niż wyglądało w rzeczywistości. Dla mnie to tak, to był wypadek taki bez stresu. A, wypadeczek, czyli były gorsze wypadki? Znaczy tak, ja miałam gorsze, wy... miałam gorsze wypadki, na przykład kiedyś, gdy jechałam ze znajomymi po lesie, to po prostu nam zwierzę wybiegło na drogę i wiadomo, jest taka szybka reakcja, może niekoniecznie dobra, że ja automatycznie wcisnęłam tylko sam hamulec przedni i w tym momencie mhm. zablokowałam swoje przednie koło i no po prostu się najzwyczajniej w świecie wywaliłam, tak? Okay. Miałam obite całe biodro, no bo to było na takiej szutrowej drodze po prostu, mhm. tak upadłam na kamienie. No i to było też przy takiej niemałej prędkości, no ja pamiętam, znaczy przy niemałej, no takiej, no takiej średniej to było, około 60 km na godzinę, więc... Zdążyłam okay. to zhamować. Czyli jednak te, te obawy twojej mamy gdzieś się sprawdzały, ale poza, poza kadrem ich widzenia, jak, jak rozumiem. Ale wiesz, co super, jakby, e, Czyli z tego, co rozumiem, zaczęłaś swoją przygodę od dwóch śladów. Nie, od jednego śladu. Tak, znaczy, tak, dobrze. Z, powiedzieć. Zaczęłaś od Zaczęłam dwuśladu od dwóch śladów, tak, ale e, całkowicie w to weszłam dopiero, gdy e, sama kupiłam właśnie e, motor. ten motor, tak, czyli ślad. Kupiłam sobie wtedy, no oczywiście, pięćdziesiątkę. Tata się nie zgodził na e, nic większego, ale to była tylko i wyłącznie. Jakby taka mm, chwilowa maszyna, bo pamiętam, mm -hmm. że ja nauczyłam się tylko zmieniać biegi i dobrze ruszać. Ja ją automatycznie sprzedałam. Tak, ja ją automatycznie okay. sprzedałam. Była zmiana i przeszłaś na. Na Opowiedz. Suzuki. A, Suzy. Tak, przeszłam okay. na Suzuki, czyli z 50 na 400, ale już kład, więc dlatego jakby tata już się zgodziła. On na coś się czuł większego. bezpiecznie, pewnie tak. psychicznie, komfortowo. Tak, pomimo, niego, że to, to jest był... ogromna różnica, ale. <laughs> no, zwłaszcza, że to tak. był chyba kład sportowy. Ja pamiętam, masz wiele zdjęć na, na swoim Instagramie z tym kładem. Świetnie wychodził kadrowo, jak dobrze wiemy. To, tak. to uh, tyle ty ja mogę powiedzieć o jego, o jego uh, użyteczności, uh, nie, nie tej, uh, tej sprzętowej, bo na tym to się zbytnio nie znam. Uh, czyli tak naprawdę uh, były najpierw tak: zaczęło się od czterech kółek w gruncie rzeczy, przeskoczyłaś tak, na się. dwa kółka, mhm. uh, no i wróciłaś na cztery, ale z tego co wiem no to teraz no, już chyba nie jeździsz na, na niczym takim, wiesz, bez, bez kabiny, że tak powiem, czyli, czyli motorkład. To się chyba przerodziło na no, nie, przerodziło się bardziej w taką motoryzację związaną stricte z autami. E, tak, dokładnie. W tym roku właśnie sprzedałam Suzuki, mniej więcej w okresie wakacyjnym, e, miałam ją praktycznie 5 lat. Było ci smutno. E, było mi smutno, ale wierzę w ten <noise> przesąd, że gdy żałujesz sprzedaży, to następnemu właścicielowi się źle użytkuje, więc ja się w sumie cieszyłam, bo trafiła do mojego kolegi uh -huh. i wiedziałam po prostu, że on będzie o nią dbał, tak? Bo ja wiem, jaką dba też o samochody, więc wiedziałam, że ona jest naprawdę w świetnych rękach i często ją też widywałam między innymi właśnie jakieś jeździłam. E, samochodem, tak? Mieli byliśmy się po prostu na ulicy, więc ja zawsze się cieszyłam, tak, jak widziałam, że ona jeździ. No super. i przeniosłam się, tak. Czyli to emocjonalne takie z związanie z tym sprzętem pozostało, tak? Czyli to w ogóle to, to związanie, ono w ogóle się wytworzyło, to jest super. Tak, znaczy ja mam dalej zamiary w przyszłości, gdy po prostu mhm. ja już sobie porobię wszystkie prawa jazdy, na motory i tak dalej. Ja mam zamiar dalej tam gdzieś w przyszłości takiej no dalszej wiadomo jeździć. Jeszcze nie zdradzaj. Ja do, ja do twoich celów na pewno przejdę. O to też zapytam. Jak już trochę u, takiego rąbka tajemnicy gdzieś zdradziłaś, to na pewno pociągniemy ten temat. No i przede wszystkim przeszło na samochody. No nie? Więc musiałaś od czegoś znowu zacząć swoją przygodę. Czegoś znowu się nauczyć. Ja pamiętam, że takim super momentem tej ewolucji twojej pasji był moment naszych urodzin. My wspólnie obchodzimy urodziny w gruncie rzeczy, ponieważ różni nas tylko trzy, e, trzy dni, e, no i te imprezy zawsze, zawsze są łączone. I pamiętam, jak na naszą wspólną osiemnastkę zrobiłaś prezent wszystkim dookoła, pokazując swój świstek. Czy to był ten moment, wiesz, takie wow, prze, e, przełamanie tego i, i takie przeskoczenie, wskoczenie na ten level czterech kółek z kabiną? E, znaczy tak, ja ogółem przecież swoje autko kupiłam. Nie będę na razie mówiła, jakie to autko, zaraz okay, powiemy. Ja swoje jasne. autko przecież kupiłam już trzy miesiące przed e, zrobieniem prawa jazdy w 2017 roku. E, ja to auto kupiłam oczywiście od mojego kolegi również i to była taka okazja. Ja miałam wtedy swój wymarzony samochód. Wtedy moim wymarzonym samochodem akurat był Golf Dwójka. Uh -huh. Ale z racji tego, że nic takiego nie mogłam znaleźć dobrego, no to. Trafił się samochód w ogóle innego pokroju, tak? Z małego Golfa. Ja kupiłam kombi. Kupiłam. zdradź teraz, tak, co to jest Kupiłam B4 w kombi. To jest 150-konna benzyna. Ja go kupiłam, można powiedzieć, że w super okazji, bo patrząc. No, gdy ja teraz patrzę na ceny tego samochodu z tym silnikiem, to kupiłam go bardzo tanio. I oczywiście kupiłam go za namową mojego byłego partnera, bo między innymi on mnie wciągnął właśnie w ten cały świat motoryzacji pod względem samochodów. Mhm. E, no tak, e, kupiłam tego pasata, właśnie tak jak mówiłeś na urodziny, zamachałam tym świstkiem i byłam wtedy bardzo zadowolona, bo właśnie jeśli chodzi o emocje, e, ja byłam wtedy naprawdę dumna z siebie i cieszyłam się, bo będę niezależna, bo jak dobrze wiesz, ja nie mieszkałam w Orzeszu, no mieszkałam tak, tak, w Krakowie, więc ja byłam bardzo zadowolona, że ja jestem w końcu niezależna, ja mam w końcu tę samodzielność, mogę wszędzie pojechać sama i właśnie mm, no właśnie, dla mnie ten samochód mhm. jest właśnie jest czyli, wszystkim po prostu. Jasne, czyli to było też takie e, podbudowanie w gruncie rzeczy ciebie i. I przy okazji poniekąd życia towarzyskiego, takiej niezależności względem własnego rozwoju, bo pewnie mogłaś też jeździć i, i robić różne sesje, co, co też się działo. Ale też o tym opowiem, bo, bo kwestia twoich zdjęć motoryzacyjnych to jest naprawdę ciekawa kwestia, bo ona się świetnie rozwinęła w ogóle moim zdaniem. Ale co do samochodu. wspomniałeś, że to było kombi, że to jest Passat. Ja oczywiście Passata znam i wiem jak wygląda. Pewnie gdzieś tam wkleimy jakieś zdjęcia, to też zobaczycie. W każdym razie, ja znam, a propos ciekawostek, to tą ciekawostkę znam też od ciebie i to trochę taki, taka ciekawostka regionalna, że tak powiem. Chociaż za dużo nie będzie miała związku z pięknem Mazur ale Passat to chyba taki samochód gdzieś do przemytu. To ja wiem, to jest to się śmiesznie wydaje w ogóle. To jest taka ciekawostka i takie trochę złamanie chyba tabu, o którym nie powinno się mówić, ale ty chyba wykorzystałaś to wnętrze samochodu zupełnie inaczej. Z tego co wiem, nieźle je rozwinęłaś i rozbudowałaś i ono w ogóle przekształciło się w samochód który przez Twoich rodziców na początku nie był chyba zbyt dobrze odbierany. Pamiętam, że Twoja mama miała chyba takie małe ale do tego, co to jest za auto, ale później to wnętrze. Opowiadaj by... reakcję w... i rozwój. Według mojej mamy to była po prostu czarna lodówka. <laughs> E, lodówka, tak, było... a było tam zimno, chociaż? E, nie, właśnie nie, oczywiście, że nie. E, tak, według moich rodziców, to ja po prostu kupiłam sobie e, grata oczywiście, że zmarnowałam pieniądze, że będę więcej wrzucała, niż, e, niż będę jeździła. Że taka skarbonka bez dna. Tak, tak, znaczy samochód jest praktycznie, że skarbonką bez dna i tak dalej. Ale no. tak z, rogu, z reguły rozumiem, nie ten egzemplarz, który moment. Ale nie chodzi o to, że po prostu, gdy, e, nie, uważany, to, tak po prostu, gdy ktoś e, lubi dbać o swoje auto. E, lubi je w jakikolwiek sposób tuningować, albo po prostu, no nie wiem, jak coś się psuje, to po prostu na bieżąco wszystko zmienia, mm -hmm. nie szczędzi na częściach, no to niestety samochód jest skarbonką bez dna i praktycznie jakby nigdy tej kwoty, którą się w niego włoży, się nie odzyska, niestety. Ale moi rodzice źle przyjęli trochę te auto, oczywiście, ale mimo wszystko, e, jakby to teraz się zmieniło. Ja mam te auto już 3 lata, mm -hmm. ja bardzo często miałam okazję ich gdzieś wozić e, tym samochodem. I oni już nie mają takiego odczucia. Dla nich to jest po prostu stary samochód, ale mimo wszystko wiedzą, że, że on wszędzie dojedzie i między innymi e, można go porównywać z nowszymi egzemplarzami, bo po prostu Powiedz jest dlaczego tak, właśnie, jest bo tak, to też jest bo ciekawe. Bo po prostu on jest tak wyposażony, no bo to jest najbogatsza wersja wyposażenia oczywiście, czyli Którą ma, też dopicowałaś. E, tak, ja do, ja, znaczy ja dołożyłam tylko i wyłącznie skóry, bo brakowało właśnie skór w tym samochodzie. Mhm. Więc ja dołożyłam elektrycznie regulowane, grzane fotele, skórzane, czarne, co dla moich rodziców oczywiście też było niezrozumiałe, no bo po co takie pieniądze wkładać tylko po to, żeby mieć inne fotele? Ale dla mnie to właśnie to była w sumie jedna z takich większych zmian pierwszych większych zmian mhm. w samochodzie. No i oczywiście tutaj moi rodzice zaczęli zauważyć, że faktycznie temu samochodowi dużo nie brakuje że on po prostu jest tak naprawdę stary znaczy, no nie jest aż tak, no jest śr w średnim wieku, ja mu okay. powiedziała, ale że, e, jeszcze mimo, nie ale dziadek. mimo wszystko dorównuje praktycznie, że e, tym autem, który jeżył u nas na co dzień po drogach. Super, ja pamiętam, że zwracałaś nawet e, uwagę na takie detale, jak e, drewniana e, gałka do, e, do skrzyni biegów do. E, tak drewniana. Do drążka, e, czy e, tak, jak to się tak, nazywa? Tak drewniana gałka. E, kupiłam ją przecież okazyjnie, miałam dwie sztuki i jeszcze zarobiłam na nie, pamiętam. E, tak. Może nie zdradzaj, bo jeszcze ktoś to odsłucha i oczekuje. Od nie, kupi, od... kupił ode mnie mój bardzo dobry kolega, właśnie na y, moim pierwszym zlocie posatowym. Okej, okay, no i właśnie o tym też chciałem porozmawiać o tych zlotach, ale y, fajnie w ogóle, że, że napom napomniałaś o tych. Y, o tych właśnie zlotach, bo chciałem tak poniekąd troszkę wślizgnąć się w ten temat. E, chciałem wślizgnąć się przez e, Twoich rodziców. Oni też będą częstymi gośćmi tutaj e, podczas tej rozmowy. E, bo właśnie, mówiłaś, że zaczęłaś ich wozić, że oni odbierali ten samochód zupełnie inaczej. E, kiedy się przekonali? E, przekonali się właśnie po moim pierwszym zlocie, gdy pojechałam na drugi koniec Polski i wróciłam tym samochodem. Okej. Okay. Oczywiście, tak. Była mała usterka po drodze, już praktycznie pod samym domem. Ale to nie była wielka usterka, bo po prostu szczotki w alternatorze już skończyły swój żywot. Więc ja zostałam uratowana przez kolegów właśnie w Piszum, czyli 30 km mhm. od domu, więc dojechałam szczęśliwie no co, koszt naprawy bardzo malutki, pasa dalej jeździ. Okay, i wtedy rodzice, niezawodny. Tak, wtedy rodzice zobaczyli, że, że faktycznie jest jakiś potencjał. Super, właśnie, ale co do tych zlotów, bo tak jak mówiłem, w ten temat konkretnie chciałbym się wścignąć. wśród twojej pasji motoryzacyjnej rozwinęła się w gruncie rzeczy taka społeczność. Ja wiem, że ty jesteś na kilku grupach na Facebooku i to wydawało się być takie bardzo teoretyczne to społeczeństwo, ale ono się przerodziło do takich działań bardzo fizycznych, czyli te zloty, zjazdy, spotkanie ze znajomymi. Ja wiem, że Ty bardzo ciepło w ogóle opowiadasz o, o tych ludziach, i, i ponoć te zloty mnie tam jeszcze nie było, ale miejmy nadzieję, że kiedyś się z Tobą pojawię, że te zloty to jest w ogóle świetna atrakcja. No nie? nie tylko dla, dla takich osób jak Ty, czyli e, młodzi ludzie, chłopak, dziewczyna, ale, ale dla takich pełnych rodzin. E, pamiętam, że opowiadałaś, że ludzie z dziećmi normalnie tam przyjeżdżają. Bo... Z dziećmi i ze zwierzętami, oczywiście. Opowiadaj, o pierwszym zlocie opowiadaj, jakie wrażenia w ogóle, jak Cię przywitano w nowym, że tak powiem, środowisku, no nie? bo dla Ciebie to było nowe takie środowisko. Dla mnie to było nowe środowisko. Oczywiście oni się już dosyć dobrze znali. Ja pamiętam, że po prostu właśnie Patryk znalazł na Facebooku wydarzenie, że mhm. będzie zlot po prostu posadów, bo my szukaliśmy czegoś takiego w okolicy, żeby jakby wbić się, typowo w podobne samochody, żeby no jakby nie czuć się nieswojo, tak? Bo mhm. wiadomo, że gdy pojedziesz takim samochodem, gdzie są nowsze auta, w ogóle inna marka i tak dalej, ludzie różnie cię odbierają, bo nie każdy. jakby Nie każdy szanuje też po prostu Jasne. taką markę czy coś w tym stylu. więc pojechaliśmy, Czyli też szukaliście tak, pojechaliśmy, e, związanego z marką i konkretnym tak, modelem samochodu. Tak, z marką. Pojechaliśmy okay. na zlot, właśnie grupy Passat 35 Familii, mhm. e, którą bardzo serdecznie teraz pozdrawiam, ponieważ wiem, że na pewno będą to oglądali. Pozdrawiamy, bo pewnie Werka mam podlinkuje, żebyście e, tak. posłuchali. E, pojechałam do nich na pierwszy zlot w 2018 roku do, do miejscowości Sulejów. E, to była moja pierwsza trasa w ogóle w życiu, taka gdzie daleka. Jest Sulejów, właśnie daleka. No właśnie o to chciałem zapytać, gdzie jest Sulejów, Sulejów jak daleko? Sulejów leży około 400 kilometrów od nas tutaj, z Orzysza. Okay, no to jest sporo. No dla mnie to było naprawdę dużo, teraz już dla mnie to nie jest dużo, ale wtedy to był, ja nawet byłam, można powiedzieć, zestresowana, okay. że ja tak daleko pojadę, ale mimo wszystko prawie nie odczułam tej trasy. Mhm. Miałam też stresy oczywiście, jak już zajechaliśmy na miejsce. Bo nie wiedziałam też, jak ci ludzie mnie po prostu przyjmą. I oczywiście byłam bardzo mile zaskoczona. Wszyscy automatycznie zaczęli się przedstawiać, zaczęli się przytulać, zaczęli chodzić, oglądać ten samochód, mówić, że Boże, to fajne, tamto fajne, gdzie dla mnie ten samochód, w porównaniu do ich aut, no naprawdę bardzo dużo mu brakowało. I pamiętam, Czyli to nie był nadal ten stan, w którym nie, to, to był, mogłeś powiedzieć, w ogóle To, wow, było, to były model. same początki. Ja wtedy jedyne, co zmieniłam w tym samochodzie, to właśnie e, felgi tam, jakąś mhm. lotkę sobie założyłam i tak dalej. I tak m, naprawdę minimalistycznie o to też. Ja byłam w wieku e, szkolnym, tak to było technikum przecież. Mhm. I nie miałam też za specjalnie jak na szybko zarobić, e, żeby no, coś zrobić w tym samochodzie, więc starałam się jak mogłam. Nie pamiętam do tej pory słowa właśnie Bartosza. Ja go nazywam naszym takim tatą pasatowym, e, Takim bardziej tym szefem. Waszym tak konkretnie. bardziej tak, takim y -hmm. takim szefem, zlatowym, gdy on Passat powiedział family. do mnie: Werka, ile masz ten samochód? I ja mówię do niego, no rok. A on mówi do mnie, słuchaj ja mam swojego przynajmniej sześć razy dłużej niż ty masz swojego. I to na, to na pewno nie jest jego, to nawet nie jest jego taki pierwszy pasat. Mhm. Jego żona też również miała pasata i on powiedział, że zanim dojdziesz do takiego stanu, to jeszcze ci się milion razy po prostu znudzi, milion razy do niego wrócisz i tak dalej. I to były dla mnie takie bardzo budujące słowa, bo faktycznie ja mam pasata trzy lata i ja widzę jakąś zmianę, ale to nie jest taka, to nie jest mega duża zmiana, tak? Więc mhm. ja wiem, że to jeszcze potrwa zanim ja będę zadowolona z tego, w jakim jest Jasne. stanie teraz. Czyli ogólnie rzecz ujmując, środowisko jest w ogóle bardzo przyjazne, bo fajnie opowiadasz o tym przyjęciu, że wiesz, że każdy jest otwarty na siebie, porozmawia z tobą o tamtym, siamtym czy o wamtym, jakby na wiele tematów. Super w ogóle, że pamiętam, opowiadałaś historię, że siadacie wszyscy przy ognisku czy przy grillu. Więc to jest naprawdę super społeczność z tego, co mówisz. Jakby ona jest... Ja myślę, że właśnie te samochody to takie spoiwo, no nie? Że to właśnie was wszystkich łączy i wy tam jesteście na siebie bardzo otwarci i też wiecie, o czym możecie ze sobą rozmawiać, co możecie poruszać w tych swoich rozmowach. To też jest bardzo dobre, bo ten kontakt jest dużo łatwiejszy, no nie? Ale chyba trochę ciężej jest z takim prywatnym środowiskiem. Ze środowiskiem szkolnym, ze środowiskiem znajomych. Ja nie mówię oczywiście, że tutaj wchodził pewnie jakiś hejt w szkole... Czy coś takiego, ale zastanawiam się, czy miałaś jakieś w ogóle sytuacje, w których powiedziano, o nie, właśnie tym stereotypem, dziewczyna, samochód, to chyba się nie uda. Oczywiście, że miałam coś takiego, było można powiedzieć, no hajtowana, znaczy bardziej byłam na językach i to jeszcze za moimi plecami często, no bo wiadomo, że ludzie nie potrafią ci pewnych rzeczy mhm. powiedzieć w twarz, co mnie zawsze najbardziej denerwowało. No to jeszcze no, w sumie niedawno w liceum nawet w liceum przecież też bardzo jakby mocno to niektórzy komentowali, ponieważ ja przyjeżdżałam tym swoim samochodem po prostu do szkoły, tak, wszyscy go praktycznie widzieli pod szkolnym parkingiem. Też kilka razy przecież przyjechałam Suzuki, gdy tak, tylko... Tak, o tym chciałam e, też tak. wspomnieć. Tak, przyjechałam, oczywiście, że przyjechałam, pamiętam, że przed jakimś, przed maturami chyba próbnymi, mm -hmm. przyjechałam właśnie Suzuki, bo mam kawałeczek do szkoły chciałam się odstresować po drodze. I to faktycznie to pomagało, <laughs> Okej, okay, tak? czyli to też forma odstresowania. Tak, to pomagało. Okej, okay, mm -hmm. super. Wiesz co, tak, tak się zastanawiam, bo wspomniałaś właśnie o tym przyjechaniu Suzuki do szkoły, o czym ja w ogóle chciałem wspomnieć, bo ja uwielbiałem, gdy miałaś Suzuki. Ja uwielbiałem po prostu jeździć z tobą, chociaż byłem tylko i wyłącznie plecakiem. Podkreślam, plecak to ta osoba, która trzyma prowadzącego tego kierowcę po prostu w boku. No i gdzieś tam sobie jedziemy. No i ja tym plecakiem byłem, ale to było tak po prostu świetne przeżycie, że no wow. U mnie w głowie było multum myśli, taki wybuch emocjonalny, no nie? I chciałem się zastanowić, czy właśnie takie przyjazdy twoje Suzuki do szkoły, czy to coś było w ten sposób, no nie? Takie wybuchy w głowie jak moje, czyli takie podekscytowanie tą sytuacją, ale czy ty to czułaś, no trochę szpanik? Nie, ja nigdy nie traktowałam swojego kłada ani samochodu jako szpan. Mhm. Jak w sumie dobrze wiesz, tematy, na które najmniej lubię rozmawiać, to właśnie pieniądze i to, co człowiek ma, co człowiek po prostu posiada. No tak. Więc ja nigdy nie podawałam nawet kwot, za co coś kupuję mhm. średnio. Jeśli rozmawiam z pasotowcami, to oczywiście podaję, bo to jest po prostu taka wymiana, kto za ile co mhm. kupuje i jakie są ceny u nas, a u nich. Czyli to jest temat tabu, powiedzmy ogólnie, ale z takich prywatnych wartości on wynika. Ale tak, po prostu ja, ja, ja u was... nie lubię się okay, jasne. Mi, Ja może wytłumaczę, bo to też nie chodziło mi o, o kwoty, o pieniądze. Chodziło ale mi o... bardziej o to, że wiesz, przyjedziesz pod szkołę, stoi, stoi grona, wiesz, na sto no bo tyle mamy, tyle mieliśmy wtedy lat jeszcze rok temu e, i nagle sobie tam przygazujesz, no nie? Nagle pójdzie ten dźwięk i wtedy wszyscy odwrócą głowę i powiedzą, Weronika Liska przyjechała pod szkołę. Ja tak tego nie traktowałam, w sumie pamiętam, że ja już wtedy miałam przecież w planach sprzedać Suzuki, ponieważ... E... Ona była świeże po remoncie, silnie, mhm. praktycznie, że można powiedzieć, że ją tam jeszcze docierałam i ja już miałam w planach po prostu ją sprzedać, no bo miałam już auto też i chciałam skupić się na jednym. Wiedziałam, że zaraz pójdę na studia. Mhm. Nie będę miała czasu jeździć e, po prostu tym kładem, tak? Bo nawet jak zjeżdżam na weekend, no to wychodziłam ze znajomymi, tak nie za specjalnie jeździłam, zwłaszcza, że jakby wszyscy moi znajomi dookoła też przestali już jeździć. Więc samemu to jest po prostu trochę nudne, więc ja jakby pamiętam też, że do szkoły zaczęłam nią jeździć właśnie między innymi, żeby się przed tymi problemami maturami trochę odstresowywać, bo pamiętam, że przyjeżdżaliśmy, pisaliśmy je rano, więc uhum. ja sobie stwierdziłam, że dawno nie jeździłam, zrobię sobie taką przejażdżkę, bo wiem, że jak dłużej nie jeździłam, właśnie to duża radość wtedy była. No i też dlatego, że stwierdziłam... Trochę jak uzależnienie, tak, jak stawiasz z... później i przyjmujesz znowu i jest bum! stwierdziłam właśnie, że kurczę, przecież ja ją zaraz sprzedaję. Ja nią w ogóle nie jeżdżę, i tak nią nie będę jeździła, więc po prostu starałam się korzystać jak najbardziej tylko mogę, bo mhm. pamiętam, że nie tylko do szkoły nią, nią jeździłam, ja też nią jeździłam po prostu sobie na zakupy, do sklepu po prostu, tak, pakowałam sobie tam kilka rzeczy w plecach i wracałam do domu, jak czegoś potrzebowałam. Jeździłam do znajomych właśnie, między innymi też bardzo często na przykład na Orzyską Plażę do nas przyjeżdżałam sobie tak po prostu posiedzieć. Czyli więc... wiesz, taki, rozumiem, taki standardowy poranny wypadzik po bułki do Biedronki. Wiesz co, właśnie, sprzedałaś, bo mówiłaś, że fajnie ci się jeździło przed tym, przed tym sprzedaniem i wiedziałaś już, podjeżdżając pod szkołę, że Szykujesz się do sprzedania, że ten remont silnika, i to będzie już ten moment, w którym. No niestety, ale te cztery kółka też znikną z Twojego garażu, ale chyba czymś się zastąpiłaś? Również czterema kołami, bo masz dwa samochody. Co prawda, jeden trochę na współę z Twoim chłopakiem. Adaśka też pozdrawiamy. Chociaż, no właśnie, to jest zupełnie inna kategoria. Tak, chodzi ci o świeży o nabytek, Fiacika. tak, czyli naszego Fiata 125P. Był to samochód kupiony głównie z myślą o złąbolu, dlatego że jakby, jak wiesz, przez całe moje życie uh -huh. e, dla mnie te pasje jakby ludzie zaszczepiali i głównie to właśnie byli moi koledzy. Uh -huh. I tutaj było podobnie. Udało nam się w tym roku być, można powiedzieć, już na doczepkę na Złombolu uh -huh. i właśnie tak spodobał nam się klimat tego. To jest po prostu naprawdę, nie wiem, że to jest świetna inicjatywa, tak, bo to jest jakby to jest rajd charytatywny. To jest mega po prostu fajna inicjatywa. Dodatkowo ten klimat, że to muszą być po prostu y, stare samochody, tak? No właśnie. Polskiej, tutaj, radzieckiej e, produkcji i tak dalej, y między właśnie, innymi. tutaj chciałem się zatrzymać, przepraszam, że ci się tak wytnę w, w słowo e, i chciałem, żebyś wytłumaczyła to połączenie e, Fiacik, model, bo może nie każdy będzie wiedział i e, Złombol, czemu? E, bo właśnie opowiedz o tym o tym Fiacie, w sensie, co to jest za samochód. E, trochę chciałbym też prócz tego, żebyś opowiedziała o jego latach, bo to jest akurat dziadek, pasat taki dziadkowy już nie jest, to chciałbym, żebyś opowiedziała o, o właśnie tym wnętrzu, bo tam też jest e, co opowiadać. Te smaczki niektóre. Ta kanapa. Tak, to jest e, 83. rocznik, oczywiście, gdzie pasa to jest 94. Okay. E, tutaj moja mama znowu straciła nadzieję, że będę miała kiedyś normalny samochód, bo powiedziała, że idę po prostu nie w tę stronę. <laughs> że idę w coraz okay. starsze, a nie nowsze. E, Fiat jest. No Fiat to jest specyficzny samochód, ponieważ on też nie ma seryjnego silnika. Mhm. E, on jest po Swapie na... E, oczywiście, Swap, co to oznacza? To jest po prostu e, zamiana silnika. Okej, okay, dobra. E, tak, no, tak, Musisz mi tłumaczyć, tak, tak, bo tak nie, jak tak po prostu ani prawka, już mówiąc, ani wiedzy. Tak, e, to jest po prostu zamiana silnika i tak dalej. W nim siedzi silnik oczywiście wagowski, co mi się mhm. bardzo podoba, no bo ja jest Czyli wróciłaś Wagów. do pierwotnego modelu. E, tak, siedzi tam e, 2,015. Chociaż sercem. Takie trochę, można powiedzieć, takie no, mniejsze serduszko, trochę niż w pasacie, bardzo mhm. podobne. Nawet bardzo podobnie jadą, w sensie Fiat jest lżejszy, pasat, cięższy ta e, moc po drodze gdzieś się mhm. wyrównuje, tak? Bo już też to sprawdziliśmy, oczywiście. Jest to samochód do poprawek. W sumie, no wiadomo, to jest samochód po swapie. Zawsze wiąże się z tym coś, że trzeba sobie pod siebie to podrobić, też i duże rzeczy oczywiście sprawdzić. Więc my go aktualnie teraz już szykujemy na złombol, aczkolwiek podejrzewam, że. Za rok, no, liczę bardzo na to, że on będzie. Nawet jeśli nie będzie wyjazdu po prostu gdzieś tam za granicę, to pewnie znowu mhm. będzie ta edycja z tej Car, czyli. My... Poczekaj jeszcze chwileczkę, zanim tutaj powiesz za dużo. Bo o to też Ciebie zapytam. Do tego tematu wrócę, pociągnę temat na pewno z o którym wspomniałaś, bo mam też zaproszenie od Ciebie na ten z więc na pewno go poruszę. Ale wrócę tak niezbyt, niezbyt daleko do, do tematu. Społeczeństwa. Nie chcę się teraz zagłębiać tej społeczności waszej pasatowej. Nie chcę się zagłębiać, jakby w relacje między wami, bo już to sobie opowiedzieliśmy, które są w ogóle bardzo świetne. Ale chciałbym podpytać, bo z tego co pamiętam, to Ty pomagasz też tej grupie w organizacji różnych zlotów graficznie, robisz zdjęcia, które też gdzieś lądują w ogóle na takich tematycznych Instagramach, są szerowane, ale pomagasz też właśnie graficznie. Pamiętam, że chyba robiłaś kiedyś certyfikaty. Jak, jak ta pasja w sumie motoryzacyjna powiązała się z, ze zdjęciami, z grafiką? Ja w sumie pomagałam tylko w organizacji tegorocznego zlotu mhm. i to była taka trochę moja e, próba, dlatego, że e, już jestem e, częścią organizacji aktualnie, czyli po prostu sprawdziłam się w tym roku, tak chłopaki mnie wzięli na stałe. E, już planujemy między innymi e, rok po prostu 2021 w postaci e, trzeciego zlotu PASET 3.5 i e Family, który odbędzie się w Jeziorsku. E, no i właśnie, ja... Na, tam, na ten zlot, co odbył się właśnie w tym roku we wrześniu, szykowałam dyplomy, czyli zajmowałam się po prostu częścią nagród, Szykowa, szykowałam również logo, które umieszczeliśmy na koszulkach między innymi, i po prostu zajmowałam się taką bardziej oprawą graficzną. Na zlocie też właśnie robiłam zdjęcia, dlatego, że po prostu lubię to robić. I właśnie po zlocie. Pomyślałam, że tak bardzo lubię to robić, że jakby zajmę się tym trochę bardziej. Mhm. I tu właśnie w tym momencie ja e, zrobiłam te konto drugie na Instagramie Ale powiedz, e, jak ono się nazywa Classic Cars Shots i podkreślnik na końcu. Tak, oczywiście, <laughs> to kładka na końcu. E, tak. I ja oczywiście e, zaczęłam wrzucać po prostu zdjęcia na tego Instagrama, e, no bo stwierdziłam, że gdzieś po prostu muszę to umieszczać. Mhm. No i właśnie tak to się wszystko zaczęło. To teraz lekko stoi w miejscu dlatego, że no, mamy sytuację, jaką mamy, no tak. mamy Księżko pogodę też, jaką mamy. i zebrać mamy, ludzi i teraz ta pogoda i tak dalej, dokładnie. Tak, ja teraz staram się rozwinąć dodatkowo z aut na ludzi, czyli też zacząć robić zdjęcia po prostu ludziom, mhm. bo... Ale chyba już kilka sesji samochodowych masz. Ja widziałem, pamiętam, mnie na nich nie było osobiście, więc nie do końca je pamiętam w sensie, że, że byłem. Ale pamiętam, że jakieś BMW tam wleciało na twojego Instagrama, na pewno pojawił się twój, e, e, twój fiat, Passat to już na 100%. Oczywiście chyba nawet kilka zdjęć z lotów tam jest. Tak, oczywiście, właśnie to się głównie zaczęło od zdjęć ze zlotów. Chciałam to wrzucić na sam początek, po prostu, mhm. ponieważ to są samochody, które ja, ja po prostu kocham. Dlatego zależało mi najbardziej, żeby od tego wszystkiego zacząć. I potem zaczęłam się otwierać bardziej na ludzi, czyli ogłosiłam po prostu, że robię naprawdę za grosze sesje zdjęciowe i tak dalej. I że jest możliwość właśnie, że ludzie mogą przyjechać do mnie, ja mogę przyjechać do nich i tak dalej. I właśnie między innymi dzięki Zuzi przyjechało do mnie takie, no w sumie mogę powiedzieć, że już dla mnie to jest liczne grono mhm. po prostu ludzi. Tam miałam chyba bodajże trzy sesje zdjęciowe już. No nie liczę właśnie oczywiście tych też, co robię dla swoich znajomych w Jasne. tym momencie i tak dalej. No my dzisiaj też jesteśmy po jednej sesji, e, tak, zanim tutaj przy, e, przyszliśmy to już po, po sesji, czyli to przebranżowienie się na ludzi też funkcjonuje. E, czyli ogółem Instagram, ja pamiętam, e, że te zdjęcia, one są, hm, pamiętam, no przecież ja jestem wiernym fanem, wiecznie jakiś taki e, od parady komentarz tam wleci z mojej strony, typu, ale super fotka, e, <grym> e, jakbym był po prostu podstawionym manekinem. E, pamiętam, że jesteś szczerowana e, na, kilku, na kilku takich stronach, profilach, więc fajnie, że te, te zdjęcia, one też przeradzają się w gruncie rzeczy w takie nawiązania, że tak powiem, społecznościowe między, między wami, takie, wiesz, związki trochę takie znajomościowe. To jest super. Właśnie. No i tak, czyli ogólnie, jak rozumiem, pasat. Później Fiat. I to otwiera e, tak naprawdę taki nowy świat przed Tobą. E, nowy świat, i w pewien sposób nowe możliwości, bo oczywiście to doświadczenie z samochodami, które już masz, no to zawsze zostanie dla Ciebie. Ale co na przyszłość? jakieś plany, jakieś cele, może jakieś marzenia. Wiem, że mówiłaś już o Złombolu, na który w przyszłym roku chciałabyś pojechać. To jest w ogóle super. Ja dziękuję za zaproszenie i myślę, że z niego skorzystam. Zwłaszcza, że po pierwsze no inicjatywa, tak jak wspomniałaś, to jest coś świetnego. Rajd charytatywny, stare samochody, te smaczki, no Fiat. Jest coś, o czym ty nie wspomniałaś, a o czym ja wspomniałem na temat smaczków i Fiata, który weźmie udział w Złombolu, czyli o tej takiej skórzanej kanapie starej, gdzie nie ma pasów w ogóle, ten samochód z tyłu, więc to jest Naprawdę super, siedzi się wygodnie po prostu. Trochę niebezpieczne. Nie no, próbujcie złem, bo tego będą w pasy. domu. A będą pasy, tak, zamontujemy pasy. Zamontujemy pasy, bo musimy być To jeden z celów po prostu. Tak, musi być bezpiecznie przede wszystkim. <laughs> jeden z celów na przeszłość. Montaż pasów w Fiacie. <laughs> Dokładnie. <laughs> Okej, okay, ale co więcej? Jakieś projekty, kolejne zloty, jakieś nowe sesje, grafiki. Um, przede wszystkim chciałabym doprowadzić e, pasada do takiego stanu, który mnie w końcu zadowoli. Co to oznacza? Nie wiem, czy to jest w ogóle w jakikolwiek sposób możliwe, A, okay. ale e, tak, po prostu e, chcę bardziej o niego zadbać, bo wiadomo, że on wygląda, jak wygląda, ale to jest e, tak, jak ci mówiłam. To ma być auto, które mi nigdy nie zawiedzie. To, że go już ząb czasu nadgryza, no to niestety to jest nieuniknione, tak? Nadgryza, pojawia się ruda tak zwana. Tak, dokładnie, Rdza. ale właśnie myślę, że w przyszłości chciałabym się po prostu tego pozbyć. Mhm. Planuję również lekkie podniesienie mocy. Nie będę zdradzała szczegółów, nie będę mówiła, na czym to polega i tak dalej. No Okej, okay. taka mam... nuta no tajemnicy tak, planach, musi być na planach, przyszłość. Ale oczywiście nie będę mówiła, bo to też jest bardzo kontrowersyjny temat. E, o, dla ludzi, o, są ponieważ. Takie tematy tak. między Wami, w sensie między, powiedzmy, e, dla kogo to jest kontrowersyjne? O, to jest tak, kontrowersyjny zapytam. temat po prostu dla ludzi, którzy też się zajmują motoryzacją w pewnym sensie, bo. Nie każdy uważa, że każdy samochód nadaje się do podniesienia, mocy. do podniesienia mocy, albo do po prostu do tego, że na przykład właśnie tak jak ja mówiłam, że pasat po prostu to, to jest pasat, tak? Mhm. To, to nie jest nic wow. I no, przynajmniej u nas tak się na to no. mówi, bo tam, gdzie jeżdżę na złote, oczywiście, to pasatów prawie nie ma, tak? więc dla nich to jest dosyć taki szanowany samochód, ale u nas właśnie nie za specjalnie ludzie go tak, no można powiedzieć, że wielbią, więc dlatego to może być kontrowersyjny temat. Okej, okay, czyli mamy na pewno złombol, o którym wspomnieliśmy, czyli rajd charytatywny, tak, ja tak jeszcze czyli... przypomnę, taka świetna inicjatywa. Gdzie on będzie się, jakie są plany, żeby, gdzie on będzie się odbywał? Znaczy tak, zazwyczaj to wszystko jest zdradzane po prostu przez organizację, z tego co mhm. pamiętam, to chyba jakoś po nowym roku od razu. No, ale jest taka sytuacja, jaka jest, więc tak naprawdę nic nie jest pewne. To może Jasne. nawet zostać odwołane w ostatniej chwili, ponieważ my będziemy przejechać przez kilka granic, i tak mhm. dalej. To jest naprawdę długa wyprawa. Czyli to miał być w ogóle rajd charytatywny gdzieś daleko tak, poza Polską? Bo Złombol polega na tym, że startuje się z Polski od nas z Katowic właśnie do wybranego miejsca po prostu u nas w Europie. Tam, no, na przykład, moi koledzy między innymi byli w Grecji, mhm. była Turcja, była Irlandia, była Hiszpania, więc to działa na tej zasadzie to jest bardzo dużo kilometrów. Okay. Więc no, może się skończyć po prostu tak, że będzie mhm. tak jak mówię, ta edycja, co była w tym roku, czyli z tej indekar czyli po prostu my ruszymy od nas z domu. No, na przykład, nie wiem, objedziemy całą Polskę dookoła żeby okay. po prostu poczuć czyli, klimat, e, jakby, tak? żeby po prostu nie pozostało nie pozostało takiego braku e, tego przedsięwzięcia, to ty, czymś to można zastąpić jakąś inną podróżą, super. Czyli na pewno mamy, mamy może inną wersję z Łombolu. E, mamy na pewno e, doprowadzenie Passata do, e, do tego stopnia, do którego go się ponoć nie da doprowadzić, e, czyli do idealnego po prostu e, wypucowanego autka. E, no i co dalej? Zdjęcia, Instagram? Tutaj też planujesz coś rozwijać? W sumie chciałabym rozwinąć bardziej tego Instagrama, no myślę, że naprawdę się o to bardzo postaram, grafika w sumie, tak, to co robię po prostu na zloty, myślę, Aha. że to jest coś, co powinnam jak najbardziej starać się teraz dopicować, ponieważ ja to robię tak jakby tylko dla siebie, dla własnych potrzeb, dla potrzeb tylko jakby organizacji zlotów, no i ewentualnie właśnie na studia, bo głównie to się od tego zaczęło, że na studia potrzebowałam mieć jakieś tam umiejętności, Aha. żeby sobie poradzić po prostu z różnymi pracami. Więc myślę, że to bym bardzo chciała dopracować po prostu. No i mam w sumie w planach jeszcze, nie wiem, skończyć jakiś kurs może detailingu po prostu, bo... No jeszcze... Przypomnij, co to jest. Ja, ja trochę wiem, ale, ale wyjaśnij, co to jest detailing. No to jest po prostu forma dbania o auto, tak? Dopicowania auta po prostu. na czyli przykład, rozumiem no to, czyszczenie co ja, Tak, to co ja robię teraz aktualnie, okay. czyli po, po jakaś polerka, nałożenie wosku, uh -huh. wypranie tapicerki i tak dalej, bo to jest coś, czym ja się po prostu interesuję i ja to robię w swoich takich, no robię to w swoim po prostu garażu dla siebie. Jasne i dla swoich znajomych, więc chciałabym to trochę bardziej rozwinąć, może żeby zaczerpnąć takiej wiedzy naprawdę profesjonalnej. Yy, no po prostu dla samej siebie nawet. Mhm. Nie mówię, że ja będę coś od razu otwierała tylko dla samej siebie. No i co? Instagram był, tak, grafika była, detailing był. No i w sumie chciałabym to tak może połączyć wszystko, bo dla mnie największym jak na razie celem to jest, żeby wszystkie te moje zainteresowania zebrać w całość. I mieć jakąś pracę z tym związaną, bo mhm. dla mnie to jest naprawdę dużym celem, po prostu mieć pracę, która będzie sprawiała mi przyjemność, bo taka praca wtedy przestaje być pracą. I ja myślę, że to mnie Albo mnie zaczyna test. być całym Twoim życiem i tak. wtedy nie wiesz, kiedy pracujesz, a kiedy żyjesz, wiesz, wolną chwilą. Ale super. no Ja oczywiście Ci tego życzę, bo to jakby no, taka podstawa związana w ogóle z. E, no Kurczę, takim dobrym stylem życia, takim zdrowym stylem życia dla samego siebie gdzieś tam w głowie. E, fajne cele. Ja mam nadzieję, że w jednym z tych celów na 100% wezmę udział, jeżeli to wypali. Oczywiście mówię tutaj o tym z Gąbolu. E, bo zdradzimy, że zdradzimy, czy nie zdradzimy, gdzie to miało się odbywać? E, nic nie wiadomo, po prostu A, nic nie, wiadomo, okay. e, nic nie wiadomo nie wiadomo, ja okej. wiadomo, nie wiadomo, dostałem zaproszenie dostałem zaproszenie do Turcji, więc e, nie tak, wiem. niech niech miało, w sensie miało być w tym roku do Turcji. A, okay, tak. czyli myślałaś, że to będzie że to znaczy tak, No, znaczy tak, tak po prostu my sobie ze znajomymi zakładaliśmy, Aha, że może dobra, być tak, że niech 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 do niech 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 jak rozmowa, jak już luz. Na początku trochę poćwiczyliśmy e, oddech i, e, i się stresowaliśmy. Chyba jest okej, okay, co? Jest okej, okay. oczywiście, super. że tak. Dzięki wielkie za rozmowę, dzięki wielkie za wysłuchanie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Polskie Radio Orzysz